Dzień dobry. Zapraszam Państwa do zapoznania się z Anonym Workflow. Workflow, czyli schemat działań, to proces biznesowy składający się z serii połączonych ze sobą i występujących w określonej kolejności zadań lub zdarzeń. W systemie SAP Business One Workflow w skonsolidowany sposób umożliwia użytkownikom dostęp do przetwarzania wszystkich zadań, w jakie są oni zaangażowani. Ponadto umożliwia on zarządzanie całością procesu biznesowego i pomaga zwiększyć efektywność operacyjną firmy. Aby odnaleźć menu Workflow, wchodzimy w moduł Administracja – Workflow. Podmenu składa się z opcji Manager Workflow, Instancja Workflow, Lista robocza Workflow, Śledzenie Workflow. Spójrzmy na okno Managera Workflow. Po lewej stronie okna wyświetlane są zaimportowane szablony. Okno to pozwala dezaktywować i aktywować szablony, nadawać uprawnienia użytkownikom, jak też importować i eksportować szablony. Instancja Workflow. Okno umożliwia uruchomienie instancji Workflow i wizualizację procesu przetwarzania instancji. W górnej części okna wyświetlane są informacje o instancji, w dolnej części okna wyświetlana jest ścieżka przepływu instancji. W prawym dolnym rogu znajdziemy przycisk uruchamiający instancję. Lista robocza Workflow. Za pomocą tego okna można wykonać następujące operacje. Wyświetlić zadanie, w którym dany użytkownik jest zaangażowany. Odebrać dane zadanie. Okno śledzenia Workflow pokazuje wszystkie instancje, w które dany użytkownik jest zaangażowany i pozwala pofiltrować je według statusu. Zobaczmy, jak zaimportować szablon Workflow. W menadżerze Workflow używam opcji Import i wskazuję plik, który chcę zaimportować. W lewej części okna widzimy nowo zaimportowany szablon. Jest on w statusie importowanie. Po zakończonym procesu importowania szablon należy aktywować. Zobaczmy, jak wygląda nasz szablon. Z okna instancji Workflow wybieramy zaimportowany szablon. W środkowej części ekranu widzimy instancję Workflow. Składa się ona z dwóch etapów: dodania partnera handlowego i jego aktualizacji. Wystartujemy szablon naciskając przycisk czynność rozpoczęcie. Szablon został aktywowany. Zalogowany użytkownik jest też uczestnikiem procesu. Wchodząc w listę roboczą Workflow, zobaczymy wszystkie zadania, które przypisane są do danego uczestnika. Pomarańczowa strzałka pozwala otworzyć okno zadania. Naciśnięcie przycisku Pobierz rozpoczyna proces Workflow. Daną wyjściową tego zadania będzie kartoteka partnera handlowego. Naciśnięcie przycisku Przetwarzanie otworzy okno partnera handlowego. Należy wybrać wszystkie dane i uzupełnić kartotekę. Okno zadania pozwala także na definiowanie not dotyczących tego zadania. Do zadania możemy także podłączyć załączniki. Nasze zadanie zostało ukończone. Filtrując zadanie według filtra wszystkie, zobaczymy, że nasze zadanie ma status zakończony. Przelogujmy teraz system na drugiego użytkownika, który uczestniczy w danym procesie. Będzie to nasz sprzedawca. Po poprawnym zalogowaniu do systemu użytkownik zostanie poinformowany o oczekującym na realizację zadaniu. Zrealizujmy zatem nasze zadanie. W naszym zadaniu widzimy noty. Noty, które wprowadził wcześniejszy użytkownik. Możemy dostać się także do podczepionych załączników. Pobieramy nasze zadanie. Na zakładce ogólne możemy zauważyć, że danymi wejściowymi do naszego procesu jest kartoteka założona w pierwszym etapie. Naciśnięcie przycisku Przetwarzanie otworzy kartotekę partnera handlowego, w której należy uzupełnić dane partnera. Po dodaniu tej kartoteki
możemy zobaczyć, że nasz proces zmienił status na zakończony. Chciałbym teraz przedstawić Państwu proces tworzenia zadań workflow. Używamy do tego narzędzia SAP Business One Studio. Narzędzie to pozwala na utworzenie nowego procesu workflow, bądź też otwarcie projektu z istniejącego procesu. Wybierając plik danego procesu, otworzymy go w naszym programie. W lewej części programu widzimy okno narzędziowe, które pozwala nam na tworzenie kolejnych kroków naszego workflow. Po środku mamy ekran planowania. W prawej części natomiast charakterystyki każdego z etapów. Spójrzmy na nasz proces i jego podstawowe charakterystyki. Pierwszy etap przypisany był do użytkownika LookBlow. Drugi etap aktualizacji przypisany jest do użytkownika sprzedawcy. Pierwszy etap kończy się powstaniem kartoteki partnera handlowego, która jest wykorzystywana w drugim etapie. Po zakończeniu drugiego etapu kończymy proces workflow. W dzisiejszej prezentacji przedstawiłem bardzo prosty proces workflow. Jak widać na załączonych obrazach, proces ten jednak może być o wiele bardziej skomplikowany. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kontaktu z firmą Altap.